Dzień dobry wieczór. Z tej strony kolejny raz Starki. I cóż, widzimy się znowu w Brotato, czy Brotato. No i cóż, ostatni epizod był dosyć interesujący jako mutant. Byliśmy blisko może wygranej, może nie. Zależy kogo spytać. Ale jednak nie udało się. No, typowo. Niemniej jednak dzisiaj podchodzimy do rozgrywki po raz kolejny i nie będę ukrywał. Zastanawiałem się trochę kim tym razem i stwierdziłem, że chyba, tak jak to ogłaszałem wcześniej, wezmę farciarza. Tak, jeśli chodzi o samego farciarza, nie sprawdzałem do końca niczego i zobaczmy, co my tu w ogóle mamy, jeśli chodzi o bronię. Okej, kijek. Obrażenia, trafienie krytyczne, czas odnowienia, zasięg. Zadaję 4 obrażenia dodatkowe za każdy dodatkowy kijek. Kamień. Pięść. Deska. Śrubokręt, śrubokręt to akurat znamy. Proca i różdżka. Ciężka sprawa. Bo takie magiczne bronie jak różdżki chciałem zostawić na kiedy indziej, więc weźmy może tym razem pobawimy się albo w prymitywne, albo w narzędzie. Niech będzie narzędzie, śrubokręt. Więc tak. Okej. Dobra, widzę, że farciarz po prostu jak podnosi cokolwiek, to ma szansę ubijać innych, więc podoba mi się. Mam też dużego farta na początku już, więc teoretycznie będziemy dostawać dobre rzeczy. Okej, kosztem to prawda niższych ataków, ale niech będzie. Wezmę. I czy mam coś fajnego tutaj? Biorę. Broń palną na razie nie trzeba. I kolejny śrubokręt. Dynamit też weźmiemy, bo czemu nie. Kolejna fala. Dobra. Prawda, poziom będziemy zdobywać trochę wolniej. No ale w zamian za 100 szczęścia. Ile tam było? No, moim zdaniem okej. Okay, opłacalne. Teraz tak, przydałoby się zdobyć jeszcze klucze. Jak się to nazywało, te fajne, co ostatnio mieliśmy. Wzywał wieżyczkę. Te takie fajne i może nawet coś wyjdzie z tego builda. Teraz dobre pytanie, co chcemy? Szczęście. Wziąłem 5 szczęścia, dostaliśmy 6 szczęścia, czyli trochę więcej. Mamy klucz i kolejny śrubokręt. Właśnie, zobaczę, czy połączenie śrubokrętów ma sens. 12 sekund, 14 obrażeń. 9 sekund, 13. Dobra. Wniosek jest następujący. Wszystkie śrubokręty trzeba jak najszybciej będzie łączyć, żeby otrzymać po prostu jak najczęstsze rozstawienie min. Zapewne będą tu pojedyncze miny, ale jak się trafią, to będzie świetnie. O to jedno proszę, 9 sekund na minę zamiast 12 chyba to było. Jedno obrażenie więcej zadaje sama mina. Nie jest to może jakieś znaczne, znaczne ulepszenie, ale sam fakt, że no, 3 sekundy na minie, moim zdaniem opłacalne. A nawóz? A niech i tak będzie. Z tych opcji wziąłbym szybkość. Czy robimy klucz 3? Powiedziałbym, że na razie nie. Jeszcze musimy to przeczekać trochę. Na razie lepiej właśnie będzie mieć miotacz ognia i dwie zwykłe wieżyczki. Później spróbujemy może nawet klucz 4 osiągnąć. Kto wie. Może to jest realne. Ale póki co no. Skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na samym fakcie tego, że mamy tutaj miliony wrogów, musimy zbierać z nich te materiały, pypki, czy jakkolwiek to nazwać. Mamy wsparcie wieżyczek i że mamy wspaniałe klucze i śrubokręt. Taką definitywnie strategię pod wieżyczki będą jednymi z moich bardziej ulubionych, ale tak. Ognisko żywiołów, regeneracja, niech będzie. I tak, z tych opcji, no i chyba inżynieria, bo jest dwójka. A jednak no, dwójka to dwójka. I tak, śrubokręt. Czy tutaj coś jest ważnego? Nie. Można przerosować.
lądowe. Kolejne proste generowanie min, przelosowanie, większa szansa na drzewa, klucz. Klucz, tak. Bo w sumie też mogę zablokować. Nie wierzę, po prostu nie wierzę w to, jak dużo tym razem rzeczy mi się układa pod, teoretycznie pod mój plan, który stwierdziłem, czyli no, że jak zobaczyłem ten śrubokręt, stwierdziłem, dobra, gram pod śrubokręty. Nagle takie, a tu masz klucz, a tu masz kolejny śrubokręt, a tu masz klucz, a tu masz kolejny śrubokręt i tak dalej. Ta strategia może zadziałać, naprawdę. Tą drogą, trochę podgłośnię muzykę. Bo to wiem, że są problemy z copyrightami, ale prawie nawet ja jej nie słyszę, więc... Takie smutnawe bym powiedział. Ale no, jeszcze się zastanawiam, jeśli tak, to zaraz się tym zajmę, ale póki co przeróżna kiszka, niech będzie. Tak, nie ma żadnych negatywnych rzeczy i teraz tak, klatka piersiowa, klucz, thunder. Dobra. Mam taką sytuację, to możemy chyba jeszcze połączyć. Przeszywające pociski, jak najbardziej. To też możemy przyłączyć powoli na kolejnym toczu ognia i tym podobne. I tak, z tych rzeczy nie chcę nic. Tutaj kolejne śrubokręty. Definitywnie biorę. Jak mówię, śrubokręty trzeba łączyć jak najprędzej. 6 sekund 18. Te same obrażenia. Trochę szkoda, ale dużo szybciej. Dobra. I wieżyczka to taka bardziej precyzyjna, sznajperska, miotacz ognia, wszystko pięknie, ładnie. Poziom nadal niski, ale no. Kwestia tego, że farciarz miał spore chyba minusy do expienia. Zresztą sprawdzę co nawet na szybko tutaj. No tak, połowę doświadczenia tylko dostajemy. Niestety pokazuje to bardzo. Po prostu jak ten modyfikator utrudnia. Patrzę na to, że jest to fala szósta, mamy poziom piąty. A innych postaciach czasem były 2-3 poziomy na falę, tutaj... Na razie statystyka pokazuje, że mamy mniej niż jeden na falę. Prawie jest, ale nie. Jednak za mało. Dobra, ale co tu będę narzekał? Najważniejsze, że i tak daje mordy, kojdany, regeneracja, inżynieria, zasięg, szybkość... osiągnęłam maksymalną wartość? Zero? Nie wiem, czy to nie znaczy, że nie będziemy mogli się ruszać, ale zaryzykuję. Tak, to na przyszłość wiem, żeby nie brać kajdan. Ale teraz mogę spróbować tak kolejny śrubokręt, jak to miało być. Łączymy. Klucz. Będzie klucz czwórka. Jak mówię, chcę go zobaczyć i co my tu mamy? Tworzy wieżyczkę, która strzela eksplodującymi pociskami. Niech i tak będzie. I... Nie, dobra. Te dane nie są aż takie okropne. Może to chodzi o to, że nie możemy być już szybsi, po prostu. A może nie wiem, o co chodzi. Jak czy inaczej, nie ma tragedii. Za to jest potrzeba większej ilości kluczy. Definitywnie. To, jak te wieżyczki działają, pokazuje tylko jedną rzecz. Inżynieria wydaje się być wszechpotężną opcją. I co? Możemy ręcznie, samemu, czy nożnie, ale samemu aktywować swoje miny. Ciekawe odkrycie. W sumie to było dosyć przewidywalne, że tak może być. Ale nadal, jednak ciekawe, ciekawe. I tak. Zbierajmy ile w luzie. W sumie mam tego dosyć sporo. I tak, słoniątko. O, oczywiście, że to wezmę. I teraz tak, więcej szczęścia. Oczywiście. Oj, gro, ty tam nie uwielbiasz. Spieszczać i... trochę mniej szczęścia. Zamiast takie rzeczy zablokuję, przemyślę. Przesuwanie drzew, oczywiście. Tutaj nic, to... oczywiście, czemu by nie? Ty też oczywiście, okularki też zablokujemy. No, wyglądamy bardzo
przekomiczniane. Mimo tego, że przekomiczni, to jesteśmy potężni, więc... Nie ma co po prostu płakać nad naszym wyglądem. Jest dobrze. Ktoś mi mówi, że to może być to podejście. I ja wiem, że to powtarzam cały czas, ale... Tym razem, patrząc na to, jak dużo miny generujemy, to jak działa ta wieżyczka z klucza 4, mówi mi, że będzie dobrze. Po prostu jak będą już te wielkie hordy, to będą nadziewać się na wszystkie miny, wieżyczki będą eksplodować co chwilę i... Możliwe, że to jest naprawdę to podejście. A jeśli tak, to super. W końcu będę miał za sobą zagrożenie 0, następne epizody będą mogły być już na zagrożeniu 1. Większe poziom trudności, jakieś modyfikatory, nie wiem jak to będzie wyglądało. Naprawdę nie mam pojęcia. Wiem tylko, że to istnieje. To jest tak, max peżet, regeneracja... A niech będzie, oczywiście, że nos. To jest tak, wręcz max peżet... Czemu nie? To też mogę wziąć, czarnego pasa nadal nie jestem pewien, przylosujmy. Jakieś super coś. Myślę, że chcę i tutaj koczuszka też. Dobra. Generuje się, co ma się generować. My nawet musimy się ruszać. Naprawdę i tak lepiej sobie trochę pochodzić, pozbierać. Ale tak, no, teoretycznie nie musieliśmy. Bo większość wrogów sama się zestwia. Na pewno, jeśli podinwestowali więcej w inżynierię, to jeszcze bardziej byłoby zabójcze. Ale nawet bez niej, jak widać, sobie dobrze radzimy. Po prostu samą dawką i... A niech będą problemy. Jeśli będą problemy... Znaczy... Jeśli będą problemy, to... Po prostu znowu będę musiał jakoś robić coś, albo użyć opcji wycisz po prostu na filmie i będziecie, nie będziecie mieć w ogóle dźwięków. Tak, czasami ta opcja mi pomaga, czasami nie. Albo będę żył z tym, że mam copyright na tym filmie. Chociaż tym razem chyba się nie trafiła ta muzyka, która teoretycznie miała copyrighty. Jeśli się trafiła, no to co za różnica. No, przy okazji, patrzcie, udało się nam odnieść sukces w postaci dogonienia. Jeden poziom na jedną falę mniej więcej. O, zbieranie, ale większe obrażenia. Czemu nie? Tyler, tworzymy małego gościa, który powyściwuje wokół się blisko. Oczywiście, że wezmę. Na próbę inżynierii. Bierzemy. I tutaj szybkości się można jeszcze zwiększyć. Teraz tak, to losowujemy. Tak. To można zablokować na później. No i patrzcie na nas. Pięknie wyglądamy po prostu. Oj, wlazłem we wroga. Całe szczęście mam jakąś tam 4 generacje, czy to materiału nas leczą, nawet nie mam pojęcia. Ale jakkolwiek dajemy sobie radę, więc no, to się liczy. Dałoby się swoją drogą więcej rzeczy, które wzywa drzewa. Drzewa są fajne. Mogą dawać skrzynki, mogą dawać owoce lecznicze. Same dobre rzeczy, same pozytywy. Ale dobra, to nie wiem, czy jest coś więcej tutaj do mówienia o tym. Tu zbierajmy te materiały i żyjmy, bo to jest w sumie najważniejsze. Przetrwajmy. W sumie z innych rzeczy, które mogę powiedzieć, to że na pewno chciałbym więcej kluczy. Przydałoby się. Nie mówię klucze 1, klucze 2, klucze 3, klucze 4. Jakikolwiek klucz, po prostu przydałby się. Pokrętami też bym nie pogardził, chociaż... Czy śrubokręty też tak są potrzebne? Nie powiedziałbym, że jakoś bardzo, ale nadal z chęcią. Gówno, ale niech będzie. Generacja? Sekundy prawie odzyskujemy. Baza jest jaka jest, więc... Proszę. Wezmę po prostu tak jak jest i zobaczymy, co będzie. Świeca. Nie, wezmę. Mam bandany też. Śrubokręt. I tak wiem, że obniżam trochę szczęścia, ale niech już będzie. I okej, jak już obniżam szczęście, to też wezmę. Na szczęście regenerujemy się wystarczająco szybko, że nawet jak są te wrogi, to może nie zdążą nas pomordować.
ten pomidor nie był aż takim złym wyborem. Jeszcze będę musiał podinwestować w regenerację dużo bardziej sobie teraz, jak już to mam. Ale tak, no. Powiedzmy, że po prostu nie wydaje się teraz taką najgorszą całkowicie inwestycją. Na pewno czarny pas jest też dobrą inwestycją, cebula też. Tylko jak mówię, jedną smutną, można powiedzieć, kwestią w tym wszystkim jest to, że... Okej, wybaczcie, co, ale... Mownicy weszli. Chciałem po prostu robić paniczne cięcie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze udało ogarnąć. I ojej, prawie zginąłem. Mimo wszystko nadal mamy jakiś ogródek, mamy drzewa, mamy różne rzeczy, które nas tu mogą ratować, więc... Jest chyba git. No, przetrwaliśmy jakoś, więc jest dobrze. Darmowa wieżyczka, no gro. Nie trzeba było. Zdecydowanie. Ach. Śrubokręt. Sekund, śrubokręt czwórka, uwaga, co 3 sekundy. Obrażenia wszędzie takie same, więc super. Idziemy na falę 12. O, a czy będę za 5 wieżyczek jednocześnie? Budowniczy. Okej, udało nam się. Udało nam się coś osiągnąć, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ale tak, akurat w grach pokroju Brotato, co? Czy mam Brotato, Brotato? No wiadomo, ja mówię różnie. Najczęściej nawet nie patrzę na achievementy, bo to są rzeczy, które same się wcześniej czy później osiągną. Więc no, nie spoilowałem sobie niespodzianek. Ale tak, 5 wieżyczek jednocześnie. Więc chyba jesteśmy w dobrej drodze do przetrwania. Nie mówię, że do wygranej, ale do przetrwania raczej tak. Teraz patrzcie, 3 skrzynki w jednym poziomie. Nie ma level upa, ale 3 skrzynki. No. No, wydaje mi się, że mówi sam przez się. Na jak dobrym statusie, czy stanie jesteśmy, jak to wygląda i tym podobne. Materiały leżą wszędzie, mogę je po prostu podnosić. Ojej, ledwo przeżyłem. Żabka, wezmę. Wieżyczka zapalająca, no gro, nie musisz mi tak rozpieszczać. To też wezmę, o czemu by nie. Przelosujmy. Też bym przelosował. Szczęście, dobra. Jest tak. Ja tych kajdanek nie mam? Mam już. Ale czyli co mnie. Chyba nie rozumiem. Nie. Ryzykowne. Dobra, wezmę. Pewnie tego szybko pożałuję, ale tak, wezmę. Wszystkich chcę tylko zablokować śrubokręt. I teraz tak, proszę, regeneruj się szybciej. A przeżyliśmy. Mam nadzieję, że to jest tylko na tę jedną falę, a nie na wszystkie, bo jeśli to jest na wszystkie, to... i będzie źle. Jeśli tylko na tą, która tutaj jest, jedna... To udało nam się jakimś cudem. Naprawdę udało się wyjść z wieloma, powiedzmy, że głupimi decyzjami, delikatnie mówiąc. Ale tak, z tego co widzę... O, kolejne osiągnięcie za ubijanie wrogów, jak zresztą widzicie. Bo całe szczęście Brotato ma fajny system taki, że pokazuje te osiągnięcia na ekranie gry, nie tylko w formie nakładki Steam. Więc nawet jeśli nakładkę Steam wyłączę, to nadal widzicie wszystko, więc... Tylko też większość produkcji tak nie robi. Pewnie jest to moim zdaniem dobra rzecz. Tak, egzystujemy tu dalej. Tak przynajmniej to... Nie, pamiętam, jak ona źle działa. Nie. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Z tego nie potrzebuję. Nos. No cóż, nos. Okręt, który oczywiście chcę połączyć już w śrubokręt 3. Śrubokręt trzeba i... Jak już to jest czwórka, to wezmę na razie.
to będzie jednocześnie 3 bronie poziomu 4, za co jest ociągnięcie znowu. Sej. Oczywiście dosyć szybko pewnie pozbędziemy się tego siekacza, czy jak się to nazywa, ale... Chwilowo, żeby nie było... Że wszystko za mnie wierzę, co sobie widziałem. Na pewno nie będę was głównym motywem, dlaczego zdecydowałem się zgodzić go zakupić, to było to, że z czwórką. Jednak jak coś już jest od razu na 4, no to... No raczej warto wziąć, bo to już jest po prostu najpotężniejsza forma, jaka może być tego obiektu. Prawda, broń palna i wybuchy i tak dalej, no co... Nie będzie naszą specjalnością teraz, ale... Zawsze, jak mówię, może być miłym dodatkiem. I nawet się sprawdza z tego, co widzę. Nie najlepiej, nie najgorzej, ale jakoś. Podobnie jak nasze miny, wieżyczki i inne środki ekstremalnego przetrwania. A tych ziemniaczano-robaczych pustkowych. Czemu nie mogę wziąć? Czemu nie? Oczywiście, że biorę. Wyrzutnie rakiet, to nie. Śrubokręt 2. Nie ma miejsca na śrubokręt 2. Spadałem śrubokręt 1, kupiłem śrubokręt 2. Czarny pas zablokujmy. No i tyle się nacieszyłem. Moją czwórką. No ale klucze i śrubokręty, no. Jakby taki będzie tytuł odcinka. Chciałem nazwać go trochę inaczej. Wcześniej bym miał pomysł już. Ale nie, klucze i śrubokręty to będzie idealna nazwa. Bo idealnie podsumowuje to, co my tu robimy, no. Mamy klucze i śrubokręty. Tyle tak naprawdę z naszej egzystencji. Sam coś tam dźgniemy, uderzymy, ale większe rzeczy to jednak nasze miny i wieżyczki. Tutaj za nas robią. No, nie ukrywajmy, trochę tego to już się nagromadziło. No, i nawet się udaje inżynierię dosyć sporą gromadzić. Powoli, bo powoli, ale no, jest i to się liczy. A muzyka nadal świetna. Równie świetne są też nasze poziomy, które nadal są jeden mniej niż fala. Aczkolwiek może się to zmienić, jeśli się postaram. No, zmieniło się, mamy idealnie na równi. Mysz. Okej. Okay. Magia obcych. Ne. Oczy metalu. Okej. Okay. Przelosujmy. Inżynieria, no. Bądźmy szczerze, potrzebujemy inżynierii jak najwięcej. A tutaj. Weźmy tą regenerację. Dobra. Oho. Kaczuszka to niech będzie. Przeosujmy. No proszę. No proszę. Drugi śrubokręt, który będzie co 3 sekundy nam miną rzucał. Tutaj nic już nie ma. 3. Po prostu. Tak, klucze i śrubokręty. Idealny tytuł. Klucze i śrubokręty, dokładnie. To definitywnie będzie tytułem. Mógłbym myśleć o jakichś innych, ale nie, nie ma co. Te śrubokręty naprawdę będzie idealne. W sumie już z naszej startowej postaci to chyba się nic nie da rozpoznać, tak ją tutaj napsułem przed odcinkami. Ale dobrze, dobrze. Jak i tak będzie, radzimy sobie świetnie. Głównie dzięki minom. Wieżyczkom. Bo nie ukrywajmy, główną robotę odgrywają tu wieżyczki. No ale miny ratują nam dupsko, jak już coś nas okrąży. Bo najczęściej gdzieś w okolicy jest mina, na którą przez przypadek oni nadepną, albo ja. I będzie rzesie. Tak, no. Jest dobrze. A jeszcze lepiej jest to, że za każde drzewo teoretycznie, które pokonam, to powinien też znowu dostawać te... No, brakuje. No wieże. Tak, to też wezmę, bo czemu nie? Oczywiście, że inżynieria. Oczywiście, że inżynieria. Na. Nie. Oczywiście, że inżynieria.
laptop bym mógł wziąć, jak potem będzie, przesujmy i... Przesujmy jeszcze raz. Widzę, że gra dzisiaj nas rozpieszcza. Gra nas naprawdę rozpieszcza. Tymi kluczami, śrubokrętami. Dwa śrubokręty, cztery, zatem dwa klucze, cztery. Nie, to jest coś. To jest naprawdę coś. Chyba wreszcie trafiliśmy naprawdę na to podejście, które w pełni pokazuje, jak potężnym można być. Albo jest to jedno na milion podejść, takich, które naprawdę są, powiedzmy, przysłowiowo mówiąc, w cudzysłowie, nie do przegrania. Oczywiście ja zawsze mogę je przegrać, także nie dam rady aż tak zlamić. Ale no, to ile kluczy, ile śrubokrętów się tutaj pokazało dzisiaj, no, to już przekracza wszelkie po prostu oczekiwania moje. To jak dużo po prostu jestem w stanie tutaj na farcie, można trochę to określić. To jest dosyć adekwatne, patrząc na to, że gram farciarza. Po prostu... Ktoś... O, jasne. Oj, zasięg. Jest to może najlepsze, ale tak wezmę. Teraz tak, żegnaj kluczu 1, dobrze mi służyłeś. Kluczu 4, zasięg bierzemy, medal bierzemy. W zasadzie mogę. Ale dobra. Szybka regenerka na początku. I tak, nowa wieżyczka eksplodująca to jest. Tak, przeszywająca była na kluczu 3, na kluczu 4 są eksplodujące. Więc no. Muszę przyznać, wszystkie typy wieżyczek są dobre, więc... Osobiście może nie byłbym z tych, co to koniecznie braliby same klucze czwórki. Bo tak, no podpalające jak najbardziej mają swoje miejsce. Przeszywające też. Zwykła wieżyczka, trochę mniej, więc... No, klucze od 2 do 4 moim zdaniem są najcenniejsze. Klucze 1 też bardzo pomagają, nie będę skłamywał, ale no. Jednak od 2 do 4 są moim zdaniem lepsze. I to nie chodzi o sam numerki damage'a, tylko o typ wież, które oferują. Bo jednak no. Klasyczna wieżyczka, która podpala, no, lepsza z podpalającą, chociaż ma dużo mniejszy zasięg. A potem klasyczna, a ze strzałami przeszywającymi, lepiej mieć strzały przeszywające, nie ukrywajmy. A, jasne. Nie. Przelosujmy. Nos. Idziemy. Po prostu idziemy. Fala 19. Zaraz czas na falę 20. Czyli teoretycznie ostatecznie, bo tak wiem, że jest jakiś tryb, który ma więcej i można dłużej się męczyć i tak dalej, ale... Nie chcę. Jestem zdania, że nie. Jeśli przeżyjemy 20, pokonamy tego wielkiego dziada, który ostatnio mnie zjadł, złego dobrego, który robi milion pocisków i tak dalej, no to równie dobrze możemy zakończyć na tym. Jak umrzemy, to też oczywiście. Ale ja tu nie idę na przegraną. Co to, to nie. Ja tu idę na zwycięstwo. Liczę, że po prostu gra też mi ją... Po prostu mi je zaoferuje. Jak na razie wszystko się zapowiada na to, że tak, jak najbardziej. Dostaniemy zwycięstwo. Po prostu za dużo minę. Żeby nie dostać. Ale tak, nadal. Jeden zły krok może nas zabić. O. Jasne, czemu nie? Jasne. Nawet jeśli jest to szara inżynieria. Opcji biorę max HP. Przynajmniej to nie chcę i tych też nie. Inżynieria. Śrubokręt. O nie. Mam jak śrubokręta wziąć. To oczywiście. Dlaczego by nie? Przelucujmy i... Gdybym nie kupował tam tych rzeczy, to może byłoby nie stać na klucz 3, który by nam stworzył kolejny klucz 4. Ja nie ma jak. Ja tam, albo na tę wieżyczkę. Teraz jest opcja nieskończona, albo idź fala 20. Fala 20, jak mówiłem. Nie mam zamiaru uciekać od tego. To jest inny dziad!
Okej, to jest totalnie inny dzień niż ten, którego ostatnio widzieliśmy. Dobra. Osobiście nie wiem, którego bardziej bym preferował. A tak było blisko. Tak było blisko, no niestety. Albo przegrana. I co my tu jesteśmy? Inżynier. Gladiator. Okej. Okay. Król. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Ciekawe postacie. Tak, no, niestety się nie udało. Łot 2. Ale patrzcie, klucz. Bokent klucz. Inżynier. Dwa klucze na start. Zium. Dwie wieże. Nie będę, żeby było kolejnego podejścia, żeby nie było tak, tylko tutaj pokazuję, ale... Rozumiesz, to będzie mój nowy ulubieniec. Tak, ale od razu powiem, nie, na samym epizodzie nie będzie inżyniera. A ja teraz już serio się z wami żegnam, kończę, no i to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.